Mamy daną prostą o równaniu minus 5x dodać 4y równa się 20. No i naszym zadaniem jest znaleźć punkty przecięcia z osiami układów współrzędnych. Z osiami układów współrzędnych. I narysować tę prostą. Narysować. No dobrze, zaczniemy od znalezienia punktów przecięcia. Tutaj mamy układ współrzędnych, tutaj jest oś x, tutaj jest oś y. Może zaczniemy od punktu przecięcia z osią x. Zastanówmy się, jaki warunek spełniają współrzędne punktów, które leżą na osi x. No te punkty, które leżą na osi X, na tej prostej poziomej, przechodzącej przez początek układów współrzędnych, wszystkie mają współrzędną Y równą 0. To jest miejsce, w którym leżą punkty o współrzędnej Y równej 0. Czyli jeżeli chcemy znaleźć punkt przecięcia z osią X, to musimy wstawić do równania prostej Y równe 0. No bo wtedy będziemy mieli jednocześnie punkt, który leży na osi x, bo ma współrzędną y równą 0, i jednocześnie spełnia równanie prostej. No a żeby znaleźć przecięcie z osią y, to może tutaj sobie napiszę, trzeba postąpić analogicznie przecięcie z osią y. Punkty, które leżą na osi y, to są takie punkty, które mają współrzędną x równą 0. Wtedy one leżą na tej pionowej prostej, tutaj. Czyli tutaj mamy x równe 0, taki warunek. Jeżeli teraz mamy punkt, który jednocześnie ma skrótą x równą 0, jednocześnie spełnia równanie prostej, no to leży na przecięciu prostej i osi y. No to teraz wystarczy rozwiązać te równania. Czyli tutaj po lewej stronie wstawimy y równe 0 do równania prostej, czyli będziemy mieli takie równanie. Minus 5x dodać 0 równa się 20, czyli minus 5x równa się 20 po prostu. Teraz podzielę obie strony przez minus 5. Czyli dostanę x równe minus 4. No to taka jest współrzędna x, taka jest współrzędna y tego punktu przecięcia, czyli ten punkt ma współrzędne minus 4 i 0, bo najpierw zawsze piszemy współrzędną x, potem współrzędną y. No i mogę ten punkt zaznaczyć na moim wykresie, czyli tutaj muszę na osi x go znaleźć i muszę o 4 miejsca w lewo się przesunąć. 1, 2, 3, 4. Tu jest minus 4. No i tutaj będzie ten punkt się znajdował. Dużą kropkę postawiłem, żeby dobrze było to widać. No a teraz ten drugi punkt, to drugie przecięcie. No to tym razem musimy x równe 0 wstawić do równania prostej. Czyli będę miał 0 dodać 4y równa się 20. 4y równa się 20, czyli... Mogę podzielić obie strony przez 4 i dostanę, że y jest równe 5 wtedy. Czyli x jest równe 0, y jest równe 5, czyli współrzędne tego punktu będą 0 i 5. Zawsze najpierw piszemy współrzędną x, potem współrzędną y. No i ten punkt mogę też na wykresie tutaj zaznaczyć. Czyli on jest na oś y i tutaj współrzędna y jest równa 5, czyli tutaj o 5 do góry muszę przesunąć. 1, 2, 3, 4, 5. Tu jest 5, tu jest ten punkt. No, i teraz wystarczy tylko przeprowadzić przez te punkty prostą. No, ja mam takie narzędzie do rysowania prostych, czyli tak, startując z tego punktu, muszę tak tutaj ustawić, żeby przeszła ta prosta przez ten drugi punkt. Wiemy, że dwa punkty już wyznaczają jednoznacznie prostą. To właśnie widać, że jak tą prostą sobie tu przesuwamy, no to możemy, żeby trafiła w ten drugi punkt. To jest tylko jedna taka możliwość i to będzie wyglądało mniej więcej tak. Teraz mogę przedłużyć tę prostą w drugą stronę. Równie dobrze mógłbym zacząć rysować od tego punktu. I tutaj tak ustawię, żeby trafić w ten drugi. No i ta prosta będzie wyglądała mniej więcej tak. Znaczy narysowałem prostą, która przechodzi przez te dwa punkty przecięcia, które znalazłem po prostu wstawiając raz y równe 0 do równania prostej, raz x równe 0 do równania prostej.